Cześć, siemanko, witam serdecznie. Ja jestem Kamil i zapraszam na kolejny odcinek z gry Detroit Become Human. No, jest to już, myślę, 75% gry za nami. Udało nam się karą wydostać z tego hostelu, ale to w sumie dzięki Lutherowi i innym androidom, których wypuściliśmy z tej stajnio piwnicy. I Luther chyba nam teraz pomoże dotrzeć do tego, do... O, możemy porozmawiać z Lutherem. Odległość, pogoda, samochód. Dobrze, że Zlatko miał auto. Nasza Zlatko. mała Alice nie będzie musiała marznąć. Pamiętamy, jaki był Zlatko, Widziałem je Hostelowicz 1. kiedyś w garażu. Nie wiem, czy Zlatko w ogóle go używał. Ci ludzie, z którymi się spotkamy, skąd się o nich dowiedziałeś? Od androidów złapanych przez Zlatka. Mówiły, że jacyś ludzie pomagają nam przekraczać granice. A jeśli to kłamstwo? Albo kolejna pułapka? Wiem tylko, że one w to wierzyły, zanim Zlatko ich nie zabił. Okej, czyli Zlatko tutaj na szczęście miał furę, ale koniec końców tam był troszkę popieprzony. Daleko jeszcze? Udało nam się go załatwić. Za godzinę będziemy na miejscu. Luther. Wykryto wstęp. Co jest? Włączono hamulce awaryjne. O, cholera, jeszcze nam auto padło? Kiepsko to wygląda. No kiepsko, kiepsko. To jest kot, co byś chciała? Zostań w środku, Alice. Okay. Wyjdź, zobaczmy, co z tym silnikiem się dzieje. W ogóle jakie auto? Zobacz, jak to pusto w środku, nie? Jak ten koncept Mercedesa. O, kara potrafi naprawiać auta? Co teraz zrobimy? Bo ja wiem. Pójdziemy dalej na piechotę. Jest na minusie, ale zamarznie. Musimy znaleźć jakieś schronienie. Tutaj nie ma się gdzie zatrzymać, kara. Dobra. Weźmiemy Alice. Bo tam coś widzę napisane jest. Podejdźmy do tej tablicy. Co tam jest za strzałka? A że hotel może to jakiś jest, czy nie? Sprawdzimy. No co chcesz? Połóż się. Połóż się. Pirate's Cave, okej. Okay. Czyli jednak jest to jakiś hostel. Tam coś jest. Luther jaka na rękach też niesie. Jak kiedyś ten Arnold Schwarzenegger w filmie Terminator. Tylko kogo on tam niósł? Czy tam on spluwę niósł chyba nawet. A też tak szedł, wiecie. Dobra, co to Musimy za się gdzieś miejsce? schować. Gdzie się Nie opuszczony możemy siedzieć budynku? na mrozie. I to jest Chyba już chyba dawno tu nikogo nie było. park jakiś taki? Rozrywki? Chyba tak, nie? Wygląda na taki. Dobra, co my tu mamy? Pominąłem? Nie, nie pominąłem. Dobra. Sprawdź. No tutaj to tak średnio, no. Znalazłaś coś? Nie. Nic, gdzie można by przenocować. Dobra. Tu po prawej. Zbyt silny wiatr dla Alice. Okej, szukamy dalej, no. Musi być zabudowane schronienie. Tu coś po lewej jeszcze widzę. Co my tu mamy? Po co ja to włączam? Strzeżcie się! Włączam. Niebezpieczeństwo czai się za każdym rogiem! Rogiem. Ale jakaś takie chyba ostrzeżenie, co? Tak zabrzmiało, jakby coś tu gdzieś za rogiem czyhało. Ty. To jest? Robot?
Najpierw przyjrzyj się. Okej. Teraz wiemy mniej więcej, gdzie co jest. Okej. Idźmy tu. Poszliśmy, poszliśmy w prawo. Okej, tak wygląda mapa. Teraz zbadajmy tą zamach. Witajcie na wyspie piratów, wilki morskie! Czeka was tu moc przygód! Witajcie na wyspie piratów, wilki morskie! Czeka was tu moc przygód! Przygód. Dobra, on nam nic tutaj zbytnio nie przekazał. Szukamy dalej. Tu wyjść nie możemy. Tutaj coś jeszcze jest. Lewak, pójdziemy. Co to ma być? No tutaj też chyba mi się nie uda. I teraz co? To miejsce dla całej trójki. Okej, no. Wybredna jesteś. Chodźmy dalej. Taki klimacik piracki, tylko że w tym momencie... To miejsce jest w rozsypce! Owszem. Ciężko! Owszem jest. Będzie znaleźć tu schronienie. A to wygląda normalnie. Się tu zatrzymamy w tej chacie. Kara! Powinnaś to zobaczyć! Dobrze, chyba coś znalazł... Tam nic nie ma, tam nic nie ma. Dobra, idziemy do Lutera. To znalazł chawierkę, która wygląda w porządku. Dobra, derba. Sorry, że słyszycie, jak gwałce przyciska. Ja to zrobię. W tym momencie kot mi tu przeszkadza i muszę mieć w innym miejscu po prostu ręce. Za tym idzie, moje ręce są bliżej mikrofonu. A, kot, no przestań się już tutaj udeptywać, no. Luther, wiesz, że z buta. No i proszę. No i dzięki. Nic lepszego raczej nie znajdziemy. No nie jest tego, że... Zajmę się ogniskiem. Jakaś gazetka, znajdźka kolejna. Okej. Tajemniczy zaginięty z Iowa, okej. Zespół androidów kandydatem do nagrody. Radość fan, okej. O, jakieś pierdowe. Ten, co tu przenosi stoły, nie? A przyjrzyjmy się, co tu w ogóle jeszcze jest. Bardzo dużo rzeczy tu jest. O, ale tutaj też bym się przyjrzał. Tak z ciekawości. A to restauracja była, okej. Może być tu prowiant gdzieś. Może jakieś puszki, konserwy, cokolwiek. Mogę spojrzeć przez okno. Ale tu w sumie już chyba nic nie zobaczymy. Rozpalę je tutaj. Dobrze, dzięki Luther. Temu nas nie zadymi. Weź. Po co nam ta szmata? A, dobra, już daję, o co chodzi. Łóżeczko i przygotujemy zaraz. Oho, RA9. Tutaj też to jest. Też tu ktoś wypisywał na ścianie. To ma Kara? Znaczy Alice? Tu łóżko zrobić, tu ci zrobi łóżko. Było jej cieplutko. Alice? Zajrzyj do torby Luthera. Ja jeszcze tu widziałem. Właśnie, jedna rzecz tu leżała. To ją podnieść, zobaczyć co to jest tak w ogóle. A zdjęcie jakieś, okej. Okay. Okej. Ale w sumie nawet takie spojrzenie na to zdjęcie sprawia, że nasza Kara czuje się bardziej ludzka, w sensie łapie ją jakaś tam miłość do dziecka, nie wiem. No wiecie o co chodzi. Trzeba się, oho.
Otwórz. Sprawdź broń. Mam po sprawdzeniu broni. Okej, okay, daje nam to jakieś rozwiązanie na później. Czyli jakaś strzelina tu będzie. Dobrze, to teraz porozmawiajmy z Małą. Rozmawiaj. Jeszcze taka smutniutka, no. Myślisz, że kiedyś będziemy jak oni? Zajrzano do torby. Jeszcze jedna rzecz jest jakaś nieodblokowana. Może z Lutherem mogę coś porozmawiać? Nie, to nie Luther. Kurde, mała to ma przerąbane, nie? Najpierw żyła z takim ojcem debilem. Mam 9000 bajek na dobranoc. Znajdzie się coś dla ciebie. Ten oprogramowanie, nie? Jednorożec, rycerz. Księżniczka. To będzie bajka o pewnej księżniczce, która... Nie, nie chcę takiej bajki. Wymyśl coś dla mnie. Kurde. On mnie zagięła. Opowieść o pewnej dziewczynce. Która miała ojca ćpuna. Marzyła, żeby być taka jak wszystkie dziewczynki, ale... Była inna. Bardzo ją to martwiło. Otworzymy jakąś opowieść. Wtedy spotkała robota, który był równie zagubiony, co nasza dziewczynka. Więc sobie postanowili, że uciekną razem. Żeby znaleźć bezpieczne miejsce. Dobra, wszystko daje na X, bo jakoś tak najbardziej pasuje do tego, co mówiła wcześniej. Byli tak odważni, że wszystkie ominęli. Na swojej drodze spotkali... innego robota, który opuścił pana, żeby ich chronić. Jak kończy się ta bajka? Dotarli do wymarzonego miejsca i żyli długo i szczęśliwie. Bajki zawsze mają szczęśliwe zakończenie. Aha. Ale w życiu rzadko tak bywa. No i kara zjechana i zgaszona jak pet. Ale dobra. Teraz pora spać. O, to też korzystnie wyszło. Czułem, że dostanie mi po dupie, nie? Że opluje nam karę. Tak. Tak, oczywiście. Luther w szoku, że ktoś go poprosił o takie słowa. Kurde, ale poruszająca jest ta fabuła. Okej, porozmawiam z Lutherem. Luther, chodź, mamy parę spraw do omówienia. To słodkie dziecko. O, ciekawe, że robot się tak wypowiada. Jest bardzo dzielna. Hmm.
Masz jakiekolwiek wspomnienia z przeszłości? Sprzed Zlatki? Nie. Mój model stworzono do przenoszenia ładunków. Mogłem pracować w dokach albo w fabryce. To, kim byłem, nie ma znaczenia. To nie byłem ja. Wiesz, co zrobisz, jak już dotrzemy do Kanady? Jakoś nie myślałem o tym. Nigdy nie byłem wolny. Wolny. Lubię to słowo. Ale jeszcze nie wiem, co ono znaczy. Kara, czy ty nigdy nie zauważyłaś, że Alice jest inna? Nie, o czym ty mówisz? Kara! Ole, czemu to roboty zbijają? Ole, się dzieje. Broń? Być broń? Albo co? Gasi ogień. Kurwa, nie, no chronimy. A wy to kto? Czego chcecie? Zostawcie nas! Nie bójcie się. Nie skrzywdzimy was. Jesteśmy jak wy. No, my jesteśmy Jerry. Pracowaliśmy tu przed zamknięciem parku. Nie chcieliśmy was wystraszyć, ale czasem ludzie przychodzą nas bić, więc sprawdzamy, kto tu jest. Co tutaj robicie? Szukaliśmy tylko schronienia na noc. Jutro stąd pójdziemy. Dziewczynka. Od dawna żadnej nie spotkaliśmy. Dzieci uwielbiały się z nami bawić. Jest smutna. Te ostatnie dni były dla nas trudne. Możemy jej coś pokazać. Coś fajnego. Spodoba jej się. Chce zobaczyć? Ona chyba raczej... To niech idzie z nami. Alice, nie wiem, czy to najlepszy pomysł. No chodź, Kara! W sumie... Chyba nie masz większego wyboru. Niech się rozerwie mała troszkę, nie? Lepiej cierpiała. Należy jej się troszkę od życia. Okej, chodźcie. Zobaczymy, jak to wyglądało. Chodź. Karuzelę jej uruchomiał? Blacktail idę za rączkę z dziewczyną, czy z tym braciszkiem. O, jak przyjemnie. Mała może wchodzić na pokład. Nasza karuzela zaraz ruszy! No, fajnie, fajnie. Dziewczynka też może troszeczkę skorzystać, to mi się podoba. No i sympatycznie, nie? Bardzo miło. Przecież takie... Ile dla niej miłe. Żeby oderwać się od tego przykrego świata, jakie było wokół niej. Pierwszy raz widzę, żeby się uśmiechała. O, właśnie, takie momenty. Nie miała wielu powodów do radości. Dobrze, że nie chwyciłem za tą broń, bo coś mi się wydaje, że jakbym złapał za tą broń, mogłoby to się źle skończyć. W sensie, mogłaby wstąpić strzelanina. Co za tym idzie, roboty mogłyby się zacząć bulwersować, bić i mogłoby tak to ładnie nie wyglądać. Ale dobra, okej. Z ciekawości zobaczmy, jakie były jeszcze możliwości. Jedną rzecz pominąłem. Tu mogłem pójść w lewo, poszedłem w prawo. A nie, dobra. No były dwie możliwości, ale... Koniec końców i tak wybraliśmy tą słuszną.
Chyba chwycenie za broń mogła być tą złą. Chociaż wiecie, jak to jest. Ta gierka nas przygotowała na to, że nieraz trzeba się obronić. Dlatego... no, można mieć wątpliwości. Ha. Dobra, wracamy do Hanka. Hank, Heniek i nasz Connor, który też powoli staje się ludzki. Okej, chodźmy do tego Henia. Jak tam wejść do niego? Oj, Heniu, Heniu. Nie, ale gierka jest fantastyczna. Najbardziej po prostu podoba mi się możliwość tych wyborów, nie? I robimy trzy fabuły jednocześnie, które się pokrywają. To jest takie świetne. No i widzę, że się świetnie przyjmuje, nie? Bardzo wam dziękuję za te wszystkie wyświetlenia, za łapeczki w górę, naprawdę rewelacja. Mam taką motywację. Nie no, napędzacie ten kanał, nie będę ukrywał. Bez was by to wszystko nie miało miejsca. Zapytanie, przestań pić zanim powrót. Zanim co? Powiedział pan, często tu przychodziłem zanim... Zanim co? Zanim... Wróciłem co na? Zanim nic. Mogę zadać panu osobiste pytanie, poruczniku? Wszystkie androidy zadają tyle osobistych pytań, czy tylko ty? Co, Connor? Widziałem zdjęcie dziecka na stole w kuchni. No kurde. To był pański syn, prawda? Tak. Miał na imię Cole. Dziwne imię. Okej. Nie czynimy żadnych postępów w śledztwie. Jaka zmiana tematu? Defektów nic ze sobą nie łączy. To zupełnie różne modele. Wyprodukowane w różnych miejscach i różnym czasie. Musi być wspólny mianownik. No jak to matematycznie powiedział? RA9. Tym, co łączy defekty, jest obsesja na punkcie RA9. Jest czymś w rodzaju mitu. Czymś wymyślonym, czego nie było w oryginalnym kodzie. Androidy wierzące w Boga. Kurwa, do czego ten świat zmierza? Coś panu zaprząta głowę, poruczniku. Czy ma to związek z wydarzeniami w klubie Eden? Szkoda, że nie znaleźliśmy tamtej androidki z klubu. No, spieprzyłem wtedy strasznie. Może tylko próbowała się bronić. Zapewne. Niczego nie chciała, poruczniku. Była defektem, tu nie ma drugiego dna. A jak jest z tobą, Connor? Wyglądasz jak człowiek, gadasz jak człowiek, ale czym jesteś naprawdę? Doskonale pan wie, czym jestem. Tak czy inaczej, nie rozumiem, jakie to ma znaczenie dla śledztwa. Nic się dla ciebie nie liczy, tylko to zasrane śledztwo, co? Zero wątpliwości. Zero błędów. Żadnych słabości. Jesteś jak człowiek, jak ja. Tylko idealny. To śledztwo jest w tej chwili dla mnie najważniejsze. Ale rozumiem, że ma pan inny punkt widzenia. To jest. A czy boisz się umrzeć, Connor? Tak. Żałowałbym, gdyby moje funkcje zostały przerwane. Zanim zdołam dokończyć śledztwo. Co się stanie, jak pociągnę za spust? Nicość? Otchłań? Androidzie niebo? Nicość. Ogarnie mnie nicość. Nie, nie, uff. Już myślałem. O, odblokowano ścieżkę jakąś. Zawalić się bardziej.
Muszę pomyśleć. No dobra, to była nietypowa rozmowa. Nie wiem, czy moje odpowiedzi były... Wiecie co, bo to jest tak, że dostaję... Frank mógł mnie zabić też. O kurde, no dobra. No to jest to, że dostajecie te odpowiedzi, ale prawda jest taka, że ja jakby liczyłem na nieco innej, wiecie, i nagle przychodzą totalnie inne i się zastanawiasz. Ten czas was goni nagli i nie wiem w końcu co wybrać. Koniec końców wybieram taką, co nie jestem pewny, czy ja chciałem akurat to użyć. Dlatego tak wygląda to w tej grze, że troszeczkę z ten... wodzą wami i wiecie, no nie wiecie dokładnie co innego spróbować. No ale dobra, no gra jest tak stworzona, nie inaczej. Jesteśmy teraz Markusem, zobaczmy. Bo Markus obserwuje, jak wygląda życie na ulicy i do czego są zmuszane roboty, tak? Okej. Chyba Markus się zaczyna irytować tym faktem, że jest nasza seksowna pani android. Nie możemy już tak dłużej milczeć. Czas, by ludzie wysłuchali naszych racji. Wiesz, że nigdy nas nie wysłuchają. Jak się ujawnimy, zrobi się gorąco. Jeśli chcemy wolności, musimy mieć odwagę po nią sięgnąć. To jedyny sposób. Okej. Co chcesz zrobić? Kanał 16 nadają z wieży Stratford. Na najwyższym piętrze jest reżyserka. To właśnie nasz cel. Cholera jasna. No to teraz gruba akcja się szykuje. Markus, jak tam idzie taki elegant, na powadze. Zaplanujemy tę operację w najmniejszych szczegółach. Nic nie może być dziełem przypadku. Ale wiecie co? Zostawimy to na kolejny odcinek, bo wiem, że to będzie bardzo dobry odcinek. Także tyle ode mnie. Trzymajcie się. Do zobaczonka. Pa.